Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak to mówią, bogatemu to i byk się ocieli, a w Ameryce bogatemu kapitaliście to i komunista pomoże. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest taki problem, że biednemu wiatr w oczy, a w Kalifornii niestety, no to jest, Kalifornia to jest najbardziej taki komunistyczny stan. Dlaczego jest taki komunistyczny stan? No tam klimat, tam jest klimat dosyć przyjemny. Tam dużo wylądowało ludzi z całej Ameryki. Jest to taki magnes w sumie dla wszystkich liberałów. Hollywood, dlaczego Hollywood jest w Nowym Jorku, w Kalifornii? Dlatego, że w Nowym Jorku, kiedy filmy zaczynali produkować, no to tam były najróżniejszego rodzaju patenty, nie patenty, ograniczenia na te kamery filmowe, na film sam w sobie i tak dalej, i tak dalej. No i ciężko było filmować, to wszyscy uciekli właśnie do Kalifornii, gdzie jest ciepło, gdzie można nagrywać nieustannie, gdzie te na koniach można było się ścigać. No ale to ogólnie taki atmosfera dosyć taka przyjemna, klimat sprzyjający. No dużo tam Meksykanów przyjechało, także oni też z reguły są socjalistyczni. No i od Reagana, Reagan był republikaninem, był tam gubernatorem, wcześniej był właśnie aktorem. No to od Reagana to w zasadzie już Kalifornię przejęli komuniści, przejęli lewacy. Zasadniczo no to są trzy Kalifornie. Kalifornia środkowa, północna i południowa. No ale jako stan jest jeden, no i te 55% przegłosowywuje zawsze te pozostałe 45%. No kiedyś może Kalifornia podzieli się na trzy stany, to będzie inaczej. No ale dlaczego mówię, że bogatemu i byk się ocieli, a czasami to ludzie mówią, że bogatemu to i diabeł dzieci kołysze. No taki brudny malutki sekret z zieloną energią to jest to, że ona jest ciężko subsydiowana. W Ameryce, jak się popatrzy na ten rachunek, no i tam jest 200, 300, 400 dolarów za prąd na miesiąc, no to 10, 20, 30 dolarów, no to jest właśnie na zieloną energię. To jest to, co przymusowo wszystkie firmy te przesyłowe muszą pobierać. No, czy ludzie chcą, czy nie chcą, po prostu są zmuszani do tej zielonej energii. No i jak ona jest wydawana? No jest to w sumie zasiłek dla bogatych. To jest zasiłek dla ludzi, którzy są w stanie zainstalować sobie te panele, mają duże domy, gdzie mogą zainstalować panele. No i tak jak ze całym rozdawnictwem, no to w wypadku rozdawnictwa tego zielonego dla ludzi, którzy mają wystarczająco duże dachy, no to jest, można powiedzieć, nałóg, to jest uzależnienie, to już trzeba brać, no bo dają. No i teraz w Ameryce, w Kalifornii ci wszyscy bogaci zaczynają się buntować, że nie będą mieli forsy, nie będą mieli więcej forsy. Dlaczego? No dlatego, że oni lata temu zrobili coś takiego, że jak ktoś zainstaluje te panele słoneczne, no to dostanie pieniądze i ma różne tam upusty, rabaty i tak dalej, i tak dalej za to, co jego panele wyprodukują. Także mają kilka czy kilkanaście paneli, tam kilowat, 2 kilowaty i to, co zużyją sobie na swoje tam pralki, lodówki, zmywarki, ciepłą wodę i tak dalej, i tak dalej, no to reszta idzie z powrotem do sieci, no i idzie ta do sieci, no i te wszystkie te firmy energetyczne, oni dają im pieniądze, płacą im pieniądze, ale to jest mniej więcej ci właściciele tych domów i tych paneli mają płacone 10 razy więcej niż to, co można kupić hurtem. Także w zasadzie jeżeli są dwa domy
i jeden dom nie ma paneli, no to, a, to ten drugi, ten, który nie ma paneli, płaci ciężkie pieniądze temu, który ma, ma panele. No jest tam jakaś inwestycja, no ale, ale to jednak jest, jest jakieś kompletnie niezbalansowane. Te wszystkie energia odnawialna i naturalny gaz, ceny, no to spadły. Spadły od tam lat 2000, a, ale cena detaliczna w Kalifornii, no to wzrosła. Wzrosła cena detaliczna o 50% przez ostatnie 10 lat. Dlatego, dlatego, że Kalifornia no, wydaje, wydaje te pieniądze na to, żeby usprawniać, żeby robić te linie przesyłowe, żeby zmieniać te wszystkie kable. No i tak, pomimo wszystko, że zmienia, no tam nieustannie są pożary. Jak ktoś się zastanowi, dlaczego są pożary. No Kalifornia jest na tyle debilowata, że z dwóch powodów są pożary. Z jednego to są takie, że przez tysiące lat po prostu w ciepłym klimacie, to zawsze były jakieś pożary, tu się wypaliło, tam wypaliło i co 5, 10, 15 lat coś się wypalało. I nie było tego chrustu na dole. Teraz Kalifornia gasi wszystkie malutkie te pożary, no i ten chrust na dole się akumuluje. Do tego w Kalifornii wszyscy ci zieloni 20, 30, 40 lat temu doprowadzili do tego, że nie można wycinać drzew. No i tam przemysł meblarski, przemysł drzewny, no to były dziesiątki, to były setki miliardów dolarów 30, 40 lat temu, a to wszystko zostało zabite. No i te wszystkie drzewa, które kiedyś były wycinane, przecinane i tak dalej, no to teraz nie są i dlatego całe miasta się spalają. Także to, no nikt tego nie tłumaczy, no ale to jest właśnie taka prawda. Przemysł drzewny został zlikwidowany. Wszystkie te małe pożary są likwidowane. Jak dochodzi coś do czego, no to są potężne tragedie. Tam się spalają całe miasteczka, miasteczka. Skąd są miasteczka? No budują się w miejscach, gdzie nigdy tam jeszcze nie było. No ale wracając do tego, do tego prądu, tak, także w Kalifornii też wprowadziła coś takiego jak ograniczenia, no handel można powiedzieć czystym powietrzem, albo handel brudnym powietrzem. Także myśleli, że jak zrobią ograniczenia, że ci, którzy produkują więcej brudnego powietrza, no to będą mogli kupować to czyste powietrze od firm, które nie produkują. No ale to jest jeden wielki przekręt. Także to też nie pomogło Kalifornii. Do tego doszło od groma jest najróżniejszych programów publicznych. No to też nie pomogło, bo to jest jedna wielka korupcja. No i do tego jeszcze subsydiowanie na przykład baterii, no to też to jest strasznie kosztowne, także te pieniądze muszą skądś się brać. Te ceny hurtowe w Kalifornii, no to nie bardzo się różnią od cen hurtowych w innych stanach. Średnia krajowa to jest podobna, no ale niestety detaliczna. Detaliczna, czyli dla właścicieli tych domów, właścicieli tych apartamentów, no to ona jest 80% droższa, czyli 180% to, co średnia krajowa jest, no to się płaci w Kalifornii. Nawet tak samo z benzyną. Benzyna w Kalifornii podchodzi pod 5 dolarów za galon, czyli 3,7 litra. A w innych stanach, no to jest 3,5 dolara. No i jeszcze, czyli ten 180% krajowej, a praktycznie dwa razy droższa niż stanów obok Kalifornii. Także
Także to jest nieprawdopodobne dysproporcje. No a ci, którzy mają te panele słoneczne, po prostu konsumują sami, no i eksportują, wrzucają to do tej wspólnej puli. No ale koszty tego utrzymania całego tego przesyłu, no to właśnie jest na pozostałych tam 80-90% ludzi, którzy nie mają. No i tutaj właśnie ten biednemu wiatr zawsze w oczy. W Kalifornii te dolne 40% zarabiających, no to ma tylko 13% paneli. Po prostu tych biednych nie stać na te panele. No i no tak jak lewacy, no właśnie, bo lewacy mówią o tej ciągle sprawiedliwości społecznej, no to narzekają, właśnie mówią, że ci biedni, że ci najbiedniejsi, no to płacą 200-300 dolarów, ekstra dolarów rocznie za to, że ci bogaci produkują energię. Jest taki Sierra Club, no to też taki bardzo lewacki, bardzo zielony klub, stowarzyszenie, mówi, że zachęcanie do instalowania paneli słonecznych już nie powinno być takie, jak to było, powiedzmy, 20 lat temu. Bo zieloni się obawiają, że te wszystkie ceny tej energii elektrycznej, no co to spowoduje? No to jest takie sprzężenie zwrotne, no i zieloni się obawiają, że wszystkie te subsydiowanie niektórych ludzi, niektórych instalacji spowoduje to, że ludzie nie będą chcieli kupować samochodów zielonych, elektrycznych, no i różnych lodówek, nie lodówek, właśnie zasilanych tym zieloną energią solarną. No kapitalizm się kłania, tak? No to zawsze każdy normalny mówi, że to musi być uregulowane przez wolny rynek, a nie przymusowo, no bo jak są jakieś subsydiowania, jak jest jakieś zmuszanie, jakieś zmienianie, no to nie jest matematyka, to nie jest ekonomia, to nie jest normalne. Te wszystkie solary, panele na dachach, no to również wprowadzają bezwład. Dlaczego wprowadzają bezwład? No bo w Kalifornii jest tyle słońca, że te wszystkie panele słoneczne produkują tyle tego prądu. No i w zasadzie na razie to wszystko jest tak zrobione, że ten prąd idzie w kierunku w te wszystkie linie przesyłowe. No teoretycznie ci właściciele, czy te firmy, no co one powinny robić? Oni powinni przełączać ten prąd generowany przez te panele i zacząć ogrzewać, powiedzmy, swoją wodę, no albo wyłączać, przełączać się panele, żeby no, same się zużywały energię, no ale to też wprowadza, są problemy techniczne, no bo to jest przegrzanie, no to nie jest takie proste, to trudno jest wyłączyć ten prąd. Ludzie mówią, że można składować w akumulatorach, no ale składowanie w akumulatorach, no to nie jest takie proste. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, ile energii trzeba na uruchomienie, powiedzmy, takiej 60-watowej żarówki, no to wsiądźcie na rower, zacznijcie, podłączcie to dynamo i będziecie widzieć, czy jesteście w stanie zaświecić dwie czy trzy takie żarówki. No, energia to jest skomplikowana rzecz. No i w wypadku tych paneli słonecznych, no to wszyscy produkują, kiedy jest słońce, a kiedy nie ma słońca, no to nikt nie produkuje. No problem jest tylko taki, że te wszystkie gazowe generatory gazowe, elektrownie, one produkują w czasie nocy, no ale w czasie dnia są wyłączane, no bo one muszą coś produkować. To nie jest tak, że to jest 5 sekund i rozbujać ten generator. W Kalifornii to muszą skupować tą energię, a później w zasadzie dopłacają innym stanom, żeby odbierały tą energię. No ale te linie wysokonapięciowe, no to też nie jest taka prosta sprawa. Tak, na lokalnym poziomie, no to wszyscy myślą, że to jest dosyć takie proste. No w Amazonii, na Filipinach, no w wielu krajach jest problem taki, że ludzie zaczynają, kraje, narody jakieś, jeżeli mają te litium, szczególnie te
te litium potrzebne do baterii, no to wycinają dżunglę, wycinają tam najróżniejsze rzeczy, zanieczyszczają rzeki, jeziora. Także to Ameryka się bawi w czysty kraj, ale koszty takie są ogólnie światowe, a Kalifornia no szczególnie ma zajoba. No. Liberałowie ciągle właśnie, tak jak wspominam, mówią o tych bateriach, ale jednak te subsydiowanie jest na dzień dzisiejszy tak potężne, że nawet tym właścicielom, którzy mają te panele słoneczne, to na razie nawet im się to nie opłaca. No i w Kalifornii jest taka komisja do spraw energii, do spraw przesyłu prądu i tak dalej, i tak dalej. To zaczęli kombinować, że będą obciążać tych właścicieli paneli tam 20 do 40 dolarów na miesiąc, żeby pokryć ten koszty tego przesyłania. No i wszyscy ci ludzie się buntują. Także i tak, jeżeli takie prawo by weszło, no to by weszło tylko dla tych nowych jeleni, którzy chcą te panele słoneczne, a dla tych starych, no to może zaczną płacić może za 15 lat. Także zielona energia sama w sobie już będzie miała mniej chętnych. Arnold Schwarzenegger w takim rozpisał się w New York Times. On powiedział, że to jest podatek słoneczny i on jest dosyć przeciwko. Tak samo Elon Musk, który Tesla, która sprzedaje panele słoneczne, powiedział, że to jest dziwaczny, antyśrodowiskowy ruch. No, wszyscy mają swoje racje, ale te wszystkie propozycje w Kalifornii, no to mają przewidywalne konsekwencje. Tam po prostu no nie ma nic z niczego, tak? Zawsze jest jakaś cena za decyzję. No, subsydiowanie, no to we wszystkim. Jeżeli jest coś subsydiowane, no to zawsze ludzie znajdą takie wytrychy w swoje miejsce, żeby tam wykombinować, jak zrobić więcej pieniędzy. Kalifornia, no, komunistyczny stan, nie do naśladowania, no, ale to jedyne dlaczego, dlatego, że jest klimat. Tam nie ma śniegu, tam nie ma mrozu, dlatego między innymi tam jest dużo, tak dużo tych bezdomnych. I między innymi dlaczego jest tyle bezdomnych, no, że tam podatki są duże. Jak są duże podatki, no to rozdają te pieniądze. Jak rozdają tym biednym, bezdomnym, którzy zjeżdżają się z całego kraju, no to też nie umierają z mrozu. I to się wszystko tak kręci. To jest jedno samo napędzająca się taka maszyna idiotyzmu, lewactwa, obłędu lewactwa amerykańskiego. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. No widzicie, co się, jak się skomunizowała Kalifornia. Tam po prostu bogaci zaczynają uciekać. Bieda jest coraz większa, rozdawnictwo jest coraz większe. W miastach tych demokratów to jest smród, brud i ubóstwo. Przemysł upada. Nie jest dobrze. Także głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No ja już nie muszę mówić o benzynie, o cenach jedzenia w sklepach, o Ukrainie, o tym, co demokraci i socjaliści robią w Kalifornii. Widzicie, co się dzieje. No, myślę, że w tym stanie, w którym mieszkacie, w którym głosowaliście, też widzicie, co się dzieje. No i mam nadzieję, że pójdziecie po rozum do głowy. Zdrowia dla normalnych.